To jest schemat konceptualny tego, co chcę Państwu przedstawić. Będę wyjaśniał poszczególne pojęcia i starał się wyprowadzić z tego jakieś rozumowanie. Emergencja to, tak jak mówił pan profesor Nowak, pojawienie się nowej jakości, której nie da się wyprowadzić z elementów systemu. Ona się może pojawić, ale nie możemy jej zaplanować i zaprogramować. Jest nam potrzebna, żebyśmy mogli osiągać złożone cele. I istnieją pewne warunki, które mogą sprzyjać emergencji. To jest autonomia aktorów, samoorganizowanie się, nielinearność relacji między aktorami, różne rodzaje wiedzy społecznej, które muszą występować, to heterogeniczność na tym polega i różne perspektywy poznawcze, które aktorzy reprezentują. W konsekwencji mamy do czynienia ze zjawiskami, które nie są przyczynowo-skutkowe. To jest przykład, jak emergencja jest rozumiana w fizyce. Kształtowanie się układu kryształów pokazuje, na czym polega ten proces w kategoriach fizycznych, ale oczywiście nam byłby potrzebny obraz, jak to wygląda w kategoriach społecznych. Ja takiego obrazu nie potrafiłem znaleźć, ani go nie miałem czasu wymyśleć. Pewnie jeszcze będę próbował. Drugie pojęcie, które chcę przywołać, i to pojęcie u pana profesora Nowaka nie pojawiło się, ale pan profesor nieustannie o tym mówił, używając słowa losowość czy przypadek. To jest pojęcie kontyngencji. Otóż kontyngencja nie jest przypadkiem, nie jest losowością, jest wypadkową. Jakby najprostsze wyjaśnienie jest w pierwszym zdaniu, że to, że się tak stało, nie było z góry przesądzone. Mogło stać się też inaczej. Stało się dlatego, że jest to wypadkowa wielu czynników i niekoniecznie właśnie tak musiało być. Jeśli to przeniesiemy do systemu społecznego i to ostatnie zdanie, to znaczy, że świat, rozwój systemów społecznych nie jest przyczynowo zdeterminowany ani celowo zaprogramowany. W tym sensie mówimy o nieprzewidywalności. Jest wypadkowy, ale to oznacza, że pula możliwości jest ograniczona. Która z nich się zaktywizuje, zależy od wielu różnych czynników, które trudno przewidzieć, ale między innymi to, jaki będzie układ sił społecznych w danej puli możliwości. Od zachowania aktorów będzie to zależało, choć żaden z nich może nie osiągnąć celu, pojawi się coś nowego. To jest przykład rozumienia kontyngencji jako obrazu, wtedy, gdy odnosimy ją do relacji i psychologii relacji międzyludzkich. Znowuż, nie moje autorstwo podaje źródło, ale chcę, żeby za każdym razem, ponieważ ten wykład jest tak skonstruowany, wszystkie pojęcia miały swoją formułę obrazu, bo to pozwala nam lepiej zrozumieć istotę zjawiska emergencji. Teraz przechodzę do pojęcia, które jest w tym rozumowaniu kluczowe, do pojęcia podmiotowości. To pojęcie podmiotowości, którym ja posługuję się i które opisałem we wcześniejszych publikacjach, to podejście procesowe i interaktywne do podmiotowości, które jest elementem czegoś szerszego, co można określić jako teorię społecznego stawania się. Przywołałem tu pana profesora Piotra Sztompkę, ponieważ jedna z wcześniejszych jego prac sprzed wielu lat nazywa się The Theory of Social Becoming, czyli teorię społecznego stawania się. I chcę wyraźnie powiedzieć, że podmiotowość polega na nieustannym przeobrażaniu się, ale takim, które nie powoduje utraty ciągłości. W związku z tym podmiotowość jest społecznym ruchem i społecznym ruchem, w którym dokonuje się przez relacje określonego podmiotu do innych aktorów, ale tylko w ten sposób podmiot może uzyskiwać zdolność do kształtowania swojej trajektorii rozwoju i panowania nad swoim czasem. Nie mam żadnego ekwiwalentu w postaci obrazu tego akurat pojęcia. Nie potrafiłem jeszcze tego wypracować. Kluczowe jednak znaczenie dla zrozumienia zjawiska emergencji ma pojęcie społecznej czasoprzestrzeni. Otóż każda działalność ludzka dokonuje się w określonej czasoprzestrzeni, która to czasoprzestrzeń określa społeczne relacje, w które wchodzi aktor. W dużym stopniu wpływa na nasze motywacje, aspiracje, możliwości działania. Otóż tu, żeby wyjaśnić znaczenie czasoprzestrzeni, odwołam się do prac wybitnego architekta Oskara Hansena,
I jego sposobu kształtowania artystów przez odróżnianie formy zamkniętej i formy otwartej. Za chwilę pokażę obrazy zaproponowane przez Hansena dla opowiadania o czym, czym jest forma zamknięta i forma otwarta, ale co jest ważne, że ta forma, która określa czasoprzestrzeń, chcę wyraźnie podkreślić, ona nie określa tylko przestrzeń, w sensie tego, co teraz. Ona nie jest tylko synchroniczna, ona jest także diachroniczna. Ta relacja między synchronią i diachronią jest niezwykle ważna w tym rozumowaniu. Forma zamknięta jest apodyktyczna, nieprzekształcalna w konsekwencji. Ona może być efektywniejsza, sprawniejsza, ale jest nieprzekształcalna. Ona uprzedmiotawia, ogranicza zarazem poznania i jest to przestrzeń zamkniętego czasu. Ona ogranicza diachronię. Forma otwarta jest dyskursywna, przekształcalna, upodmiotowiająca i pobudzająca poznawczo. Zacznijmy od czegoś prostego. Jeremy Bentham, twórca teorii utylitarystycznej, która jest podstawą ekonomii neoklasycznej jako filozofii, wymyślił więzienie, które określamy jako panoptykon. Panoptykon jest tak skonstruowany, że jest jedno miejsce, z którego można obserwować wszystkich więźniów, podczas gdy ci więźniowie nie widzą zarówno tych, którzy ich kontrolują, jak i nie widzą siebie. To jest specyficzny typ czasoprzestrzeni, która zamyka, bo ona nie ma żadnej przyszłości, powoduje, że ci ludzie mają, ich intencją panoptykonu jest to, że macie się pogodzić z tym, co was spotkało, a to jest wyrazem rozumienia sprawiedliwości. Czymś odwrotnym od panoptykonu jest amfiteatr, gdzie wszyscy widzą wszystko, aczkolwiek oczywiście niekoniecznie komunikują się między sobą, bo komunikują się za pośrednictwem czegoś, co jest w środku, co się dzieje na scenie. Ale to zupełnie inaczej wyznacza relacje międzyludzkie i sposób poznawania tej sytuacji. To jest obraz naszego Sejmu z góry, w którym marszałek Kuchciński, tak jak dzisiaj zarządza Sejmem, wykonuje określone relacje, które wynikają z tego, że on jest na podwyższeniu. On dokładnie zrozumiał, że marszałek jest od tego, żeby rządzić Sejmem i dokładnie to wykonuje. Jest władcą tego Sejmu. On tym Sejmem zarządza. A to obraz parlamentu brytyjskiego, gdzie ci, którzy prowadzą te obrady, zachowują się inaczej i ich rola jest inna, bo najważniejszy jest ten proces dyskursu, sporu politycznego pomiędzy tymi dwoma stronami i chodzi o to, żeby ten spór dokonywał się w ramach pewnych reguł. Znowuż, z jednej strony przestrzeń fizyczna, z drugiej strony przestrzeń społeczna, a dyskurs oznacza, że zaczynamy myśleć o przyszłości, a nie tylko o tym, co tu i teraz. A te obrazy to właśnie Oskar Hansen, który pokazuje zarówno, jak może być skonstruowane miasto. Po lewej stronie jest średniowieczne miasto z bardzo wyraźnie określonym obszarem centralnym. I takie miasta na ogół mają bardzo niską dynamikę rozwojową. Po drugiej forma otwarta miasta, która jest inaczej skonstruowana. Następny obraz to jest świątynia, klasyczna świątynia, hierarchiczna, forma zamknięta i inny typ zorganizowania przestrzeni, niekoniecznie w świątyni, w obiekcie publicznym. I następnie mamy przestrzeń zewnętrzną, która jest skonstruowana według formy zamkniętej i formy otwartej i ona wywołuje innego rodzaju relacje między ludźmi i innego sposób rozumienia roli jednostki w tej przestrzeni. Teraz spróbujmy to jakoś połączyć i powiedzieć tak, że jeśli chodzi o przestrzeń, jeszcze pomijam problem czasu, można przestrzeń rozumieć jako przestrzeń fizyczną, jako przestrzeń wymiany, nie tylko wymiany handlowej, ale także wymiany i przestrzeń dyskursu. I przestrzeń tak rozumiana ma różnego rodzaju granice. W przypadku przestrzeni dyskursu to jest przestrzeń wyznaczona tym, czego dotyczy dyskurs. Ona ma więc lotne granice, bo zmiana przedmiotu dyskursu powoduje zmianę tej przestrzeni, w której dyskurs się toczy. Natomiast ważniejsze jest zrozumienie, że czasoprzestrzeń musi uwzględniać ten aspekt czasu i tutaj przywołuję trzy sposoby rozumienia przez filozofię grecką czasu: aion, chronos i kairos. Aion to jest rozumienie czasu, w którym my przemijamy. Czas jest ponad nami, my w tym czasie przeminamy. Pojawiamy się w jakimś odcinku czasu w świecie i jest pytanie,
jesteśmy skazani na przemijanie, godzimy się z tym, czy nie godzimy, jaką postawę do tego przyjmujemy. Chronos to jest oświeceniowe rozumienie czasu, ale Grecy już je rozumieli, polegające na tym, że zagospodarowuję swój czas. Staram się wykonywać pewne czynności w określonych rytmach. Problem polega na tym, że jeśli nam się wydaje, że my zagospodarowując czas, my decydujemy o czasie, w istocie rzeczy prędzej czy później, tak jak profesor Nowak mówił o tym, że zespoły, które mają doświadczenie, zaczynają się upadabniać i de facto nic nowego nie tworzą, prędzej czy później pojawia się regresywne koło. Jeśli zajmujemy się tym, co tu i teraz i staramy się to usprawnić, jeśli myślimy o efektywności i sprawności, na końcu końców osiągamy mniejsze cele, stajemy się coraz mniej wydajni. Ten układ się dysfunkcjonalizuje. Jak popatrzymy na współczesny świat, to jesteśmy pod wieloma względami efektywniejsi, ale na pewno mniej produktywni. W ogóle cechą współczesnej gospodarki cyfrowej jest niska produktywność przy wysokim efektywności ekonomicznej. I to jest zasadniczy problem. Natomiast kairos to jest to pojęcie, które Grecy wymyślili wtedy, kiedy my chcemy i potrafimy decydować o swojej przyszłości przez to, że przyjmujemy jakieś wyzwanie, przyjmujemy odpowiedzialność. Nie wiem, chcemy stworzyć klub, chcemy stworzyć uniwersytet, chcemy zmienić nasze miasto, chcemy tak jak Osman zmienić bulwary. Podejmujemy wielkie wyzwanie rozwojowe, podejmujemy jakieś zadanie. Nikt nam nie kazał, ale podejmujemy je dlatego, że uważamy, że to jest potrzebne, słuszne. Tym samym wyznaczamy rytm i swoją przyszłość przez to, że staramy się zagospodarować swój czas. Upodmiatawiamy się w tym sensie, podejmując określone zadanie. Oczywiście w przypadku złożonych struktur nigdy sami, zawsze z różnymi innymi osobami, czyli musi się to nałożyć na jakieś współdziałanie, ale tylko wtedy pojawia się rozwojowa okrężność, czyli zdolność do przekształcania się, osiągania celów szerszych społecznych, ponieważ tylko wtedy się pojawia rzeczywisty wymiar czasu, wymiar diachronii. W tym sensie spiralność jest obrazem tego rozwoju i czymś odwrotnym od tego, gdy koncentrujemy się na tu i teraz. Taka czasoprzestrzeń, o którą nam chodzi, bo tylko taka tworzy warunki do emergencji, nie pojawia się sama z siebie, pojawia się wtedy, kiedy ludzie, tak jak powiedziałem, w pewnym czasoprzestrzeni istnieją. Tą przestrzeń, czasoprzestrzeń można wykreować, ale nie można wykreować tego, co z niej się pojawi. Ale można taką czasoprzestrzeń kreować. Jednym z elementów jest tworzenie przestrzeni lotnej, przestrzeni dyskursu, czyli przestrzeni akcjonormatywnego dyskursu. Dyskurs modalny, tak go nazywam, jest procesem uczenia się i generowania wiedzy, uwspólnotawiania wiedzy. To nie jest uczenie się naśladowcze, ale twórcze. Idzie o to, aby przyjąć inny punkt widzenia, nie tylko żeby przyjąć inny, cudzy punkt widzenia, ale wykreować nowy ogląd, w nowatorski sposób umożliwić postrzeganie i rozumienie świata społecznego, w pewnym sensie wykreować nową perspektywę poznawczą, która jest wspólną perspektywą poznawczą. Dzięki tej perspektywie poznawczej można inaczej spojrzeć na zasoby, inaczej je połączyć, osiągnąć pewien cel idący poza istniejącym schematem i rutyną. Teraz, jeśli to ma sens, to musimy zastanowić się, jak konfigurować czasoprzestrzeń, aby można było myśleć o pojawianiu się zjawiska emergencji. I tutaj odwołuję się do prac pana profesora Nowaka, do tej idei bąbli zmiany. Ja to interpretuję w ten sposób, że ci animatorzy, liderzy zmiany starają się wyłączyć z tego rutynowego i presji otoczenia, stwarzając swoje własne pole grawitacyjne w istniejącym otoczeniu. Ale w konsekwencji, jeśli chcą tak zrobić, muszą stać się wyspami, które muszą stworzyć własny archipelag. I ta metafora wysp i archipelagów jest dla mnie kluczowa dla rozumienia tego procesu, o który dzisiaj dyskutujemy. Co to jest wyspy i archipelagi? Jest to różnorodność uspójniona, ale nie homogeniczna. Wyspy w archipelagu się przyciągają, ale nie pochłaniają, pozostają w bliskim otoczeniu. Każda wyspa, uczestnik musi być świadoma swojej odrębności i odmienności, ale także wiązać swoje działania z tym, co robią inni i kim są. Bardzo dobrze o tym pan profesor mówił, kiedy budujemy tę narrację zespołową. Aby być w archipelagu, trzeba się zmieniać, stawać się kimś innym. Relacje w archipelagu są nieliniowe, ale dzięki temu są autokataliczne i emergentne.
co jest niezwykle ważne. Zasada funkcjonowania archipelagu polega na tym, że siła archipelagu zależy od tego, czy najsilniejsi gracze dysponujący największymi zasobami wzmacniają pozostałe elementy. Im silniejsze są powiązania, im silniejsze są elementy, tym silniejsza jest archipelag, ponieważ archipelag musi się zderzyć ze światem, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, który jest budowany kontynentalnie. Bo tradycyjny system zarządzania polega właśnie na tym, żeby budować od góry do dołu, czyli dla niego metaforą jest kontynent. Kontynentalni gracze są z zasady silniejsi niż wyspowi, bo są skonsolidowani. Czerpią siłę z osłabiania słabszych od siebie, uzależniania ich, traktowania jako klienteli. Presji kontynentu na archipelag wyłączyć nie można, ale w związku z tym kontynenty mają to do siebie, że są skalowalne, w związku z tym cały proces polega na tym, żeby być jeszcze większym, żeby osiągać jeszcze większą zdolność podporządkowywania sobie innych i ten proces nigdy nie będzie miał żadnego końca, tak jak w drugiej rewolucji przemysłowej polegał na budowaniu monopolu wytwórczego, tak teraz w czwartej rewolucji przemysłowej polega na czymś innym. I ostatni element tego myślenia konceptualnego to firma. Firma idea jako podstawa myślenia o ekonomii wartości Open Eyes Economy, bo w ramach tego ruchu organizujemy nasze dzisiejsze seminarium, to firma, która świadomie określa swój specyficzny proces wytwarzania wartości ekonomicznej i jest zdolna modyfikować swoją trajektorię rozwoju, jest więc podmiotem gospodarczym. Nie aktorem tylko, ale jest podmiotem. Otóż, żeby taka być, ona musi łączyć dwa porządki wewnętrzne. Porządek akcjonormatywny, być instytucją, i porządek operacyjny, być organizacją. Musi połączyć innowacyjność i efektywność. Teraz jak musi to połączyć? No właśnie przez to, że istnieją w firmie dwa porządki. Nie odrzucam znaczenia tego porządku tradycyjnego zarządzania, bo od niego zależy sprawność. To jest urządzenie do usprawniania. Ale jeśli koncentrujemy się na usprawnianiu, to tak jak z tym człowiekiem, który wydaje mu się, że on goni swój czas, ale w istocie rzeczy on marnuje swój czas. Dopiero wtedy, kiedy pojawia się ta przestrzeń, w której pojawia się porządek akcjonormatywny i zdolność do refleksji, różne perspektywy poznawcze, możemy wyjść poza schemat i wtedy dopiero pojawia się emergencja, czyli podstawa do innowacyjności. Teraz firmy relacyjne, i dziękuję za tą generatywną relacyjność, firmy generatywnie relacyjne, nie koncentrują się na podporządkowywaniu innych, lecz na wytwarzaniu i współwytwarzaniu zasobów. Muszą się przekształcać, żeby się rozwijać. I jeśli są pod napolem drapieżnych konkurentów firm oportunistycznych, w istocie rzeczy mogą polegać tylko na budowaniu własnego pola grawitacyjnego, na budowaniu własnego środowiska, które jest środowiskiem różnorodnym, bo to samo, co mówimy wewnątrz organizacji, pojawia się na zewnątrz. To znaczy, że to są innego rodzaju klastry. To są po prostu powiązania między uniwersytetem, organizacją finansową, instytucją kultury, szkołą. Czyli to, co Piotr Felkel robi w przypadku SWPS-u, starając się stworzyć swojego rodzaju pole grawitacyjne, które powoduje, że nie muszę mieć tych zasobów, a mogę z nich korzystać. A jednocześnie one są profesjonalnie rozwijane w różnych rękach. Otóż myślenie w kategoriach tradycyjnych, efektywnościowych, prowadzi do gospodarki oportunistycznej, która jest wąskowzroczna i krótkowzroczna, powoduje ekspansję przestrzenną, ale kompresję czasu. W istocie rzeczy mamy w przypadku obecnie funkcjonującego rynku bardzo specyficzną społeczną czasoprzestrzeń. Ona jest tutaj zobrazowana w ten sposób. To pokazuje, że tak naprawdę liczą się transakcje. Zajmujemy się to tym, co tu i teraz, czyli dokonywaniem transakcji. Bo tylko to się liczy z punktu widzenia efektywności. Rezultatem tego rodzaju gospodarki jest bardzo niska produktywność i innowacyjność, mimo ogromnych kapitałów angażowanych pozornie w innowacje. Większość firm dzisiaj żyje, tradycyjnych firm wytwórczych, żyje z gry na aktywach, a nie z innowacji. Ale sytuacja się zmieniła, dlatego że nie żyjemy w świecie przemysłowej drugiej rewolucji przemysłowej, tylko w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, czyli
gospodarki cyfrowej i mamy do czynienia z procesem, który zaczyna się od tego, że mamy wolność wyboru pomiędzy producentami i klientami, pojawia się wirtualna platforma usługowa, ale z czasem to ona zdominuje jedną i drugą stronę, uzależni klientów, by nimi manipulować, a w konsekwencji uzależni producentów, by stali się po prostu fabrykami. To nie będzie monopol, to będzie monopson dystrybucyjny, z którego zwalczanie będzie o wiele trudniejsze. Tak wygląda to pole grawitacyjne, które dzisiaj się kształtuje. To są te wielkie platformy typu Google, typu Amazon czy Alibaba. A to jest nasza przyszłość. To się musi skończyć takim totalitarnym układem. Będziemy mogli wybierać pomiędzy imperium kapitału i imperium władzy, skąd będziemy brali te technologie, jeśli nie zrozumiemy, że odpowiedzią na to muszą być wyspy, archipelagi w skali europejskiej, budowane zarówno krajowo, jak i w szerszym kontekście. I jeśli tak ma być, to znaczy, że potrzebujemy tych bąbli zmian rozumianych nie tylko wewnątrz firmy, rozumianych na zewnątrz, czyli tworzenia pól grawitacyjnych, relacyjnej gry, w której mogą się pojawić zjawiska o charakterze emergencji nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w tej przestrzeni, które one między sobą wytwarzają. Jeszcze raz podkreślam, to są klastry nowego rodzaju, gdzie nie chodzi o producentów czegoś jednego, tylko o różnych aktorów, którzy chcą wspólnie rozwijać się przez efektywniejsze wykorzystanie zasobów i pomnażanie ich, czyli w dłuższym procesie między innymi inwestować. Jeśli tak jest, to zasadniczo zmienia podejście do rynkowej konkurencji i uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Izolacja przestaje być normą, staje się nią współpraca, która nie wyklucza rywalizacji. Pozycja rynkowa firmy zależy wówczas bardziej od zdolności do współwytwarzania i współdzielenia niż od ochrony i wykluczania konkurentów. To oznacza, że takie firmy nie będą przerzucały ryzyka na innych, doprowadzając do pułapki społecznej, którym jest współczesna gospodarka rynkowa, że nie można grać w coś innego, ale w sumie ponosimy straty, bo to jest coraz bardziej gospodarka rabunkowa. Będzie to dobra gospodarka, w której będziemy pomnażać zasoby, będziemy twórczy i zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i zbiorowych. Zapraszam Państwa na dalszy ciąg seminarium, ale także na Open Ice Economy Summit w Krakowie 20-21 listopada, gdzie między innymi o tych zagadnieniach będziemy dyskutować dalej. Dziękuję bardzo za uwagę.